Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym nowym filmie. Ostatnio ściągałem boczek, możecie to zobaczyć tutaj, bo to się przyda do tych napraw, które zaraz wykonam. Mam do wymiany mechanizm szyby, za chwilę wam się pokażę, co się stało. Szyba nie działa, znaczy się, no nie podnosi się. Był mróz, próbowałem otworzyć szybę, coś się tam stało, szyba spadła na dół. Póki co, na ten czas, co nie miałem części, przymocowałem kołka tam w środku, żeby szyba po prostu była w górze, żeby można było jeździć. A teraz biorę się za wymianę. I do wymiany jest też zamek. A dlaczego? To za chwilę zobaczycie. Tutaj mam kluczyk. I o. Tu się drzwi zamknęły, a tam się otworzyły. Teraz tutaj otworzę, a tam się zamknęły. Tutaj teraz zamknę. O, są zamknięte. I tak raz się otwierają, raz się zamykają. O, nadal są zamknięte. O, nie otwierają się te drzwi. Dlatego trzeba wymienić zamek, bo ten już trochę wariuje. Odpinamy tutaj przewody, one są na takich plastikowych zatrzaskach. Odpinamy wtyczkę od silniczka i odpinamy wtyczkę od głośnika. Odkręcamy tutaj dookoła 10 śrub i ściągamy te dwie plastikowe zaślepki. Tutaj jak wszystko jest w porządku, to możecie sobie podnieść na taką wysokość i w tym otworze będzie mocowanie szyby. Tam są takie ślizgi. Ja wam pokażę, jak taki ślizg wygląda. O, tak wygląda taki ślizg i w tym jest mocowana szyba. I jak podniesiecie szybę, to będzie ten. To będzie to. Taką śrubę odkręcamy, żeby wyjąć szybę. U mnie tego nie ma, dlatego tego nie pokażę. Jednak tą śrubę też trzeba odkręcić, bo ona tutaj trzyma. I chyba tą też. Czyli wychodzi na to, że już jest 12 śrub. Tej śruby nie odkręcamy, bo to jest śruba od mechanizmu szyby. To jej nie trzeba odkręcać. Teraz wypychamy sobie tą linkę. O, wypychamy to do środka. To też możemy wcisnąć. Tutaj jest jeszcze jedna od przewodów. Tu też możemy to wcisnąć do środka. I to też możemy wcisnąć do środka albo wyjąć na zewnątrz. Tak to wygląda u mnie w środku. Jest kołek, który trzyma szybę. Tutaj jest zamek. Nie wiem, czy to powinno być przymocowane, czy nie. Nie było. Także ciężko powiedzieć. Tutaj jest mocowanie szyby. U mnie było podparte to kołkiem, a u was jak jest dobrze, to przez ten otwór tutaj wkładacie klucz, popuszczacie to i teraz można sobie wyjąć szybę. Szyba wychodzi normalnie górą. Teraz trzyma nam tylko tutaj ten przewód. Tam jest wtyczka, ale ciężko tam ją wyciągnąć palcami. Jest mało miejsca i nawet nie widać, jak ona jest tam wciśnięta. Taką nasadką
te splań czy coś takiego. Odkręcamy tutaj te dwie śruby. Jedna mi ładnie poszła, a druga nie chce iść, bo tu w środku jest obrobione i nie idzie w ogóle tego odkręcić. Będę musiał coś kombinować. Popukałem trochę i poszło. Udało się. Jeszcze, żeby odkręcić ten zamek, trzeba zdjąć tą zaślepkę tutaj. I tam w środku jest śruba. Tą śrubą odkręcimy wkładkę. Tutaj Torx 20 i odkręcamy. Śrubę tam odkręcamy tak, żeby nie wypadła. Teraz musimy sobie podważyć ten plastik delikatnie, żeby nie pękł. Wyciągamy ten plastik. I wyciągamy wkładkę zamka. Nie, ta wtyczka była połamana, dlatego ciężko było to wydostać. Teraz tutaj jest taka linka. Podważamy to. To wyskakuje i zamek mamy na wierzchu. Teraz już nam nic nie trzyma. Wyciągamy blachę i możemy się brać za montaż nowego zamka. Ze starego zamka demontujemy linkę. Z tego, co znalazłem, to się nazywa wspornik kątowy i podejrzewam, że no, wypadałoby to zamocować. Tu jest nitowane, to po prostu trzeba rozwiercić tego nita. Rozwierciłem nita, mam to wyjęte. Zaraz zobaczę, czy te kołki jakoś tam wchodzą, czy jak to się w ogóle mocuje. Aha, już wiem. Po prostu te kołki się tutaj, one są tutaj wciskane. Czyli wszystko z nimi w porządku, bo one się normalnie tutaj wciskają. I się nawet blokują, także trzeba to przełożyć. Muszę tylko znaleźć śrubkę, żeby to jakoś tam przykręcić. Nowy zameczek firmy SKV. Dużo już części kupiłem tej firmy i nie zawiodłem się, także nadal kupuję. Nowy zamek, zaraz wam pokażę. O, nuwetka. Ten wspornik idzie tutaj. Go się tutaj przykręca. I tu wciska. O, tu wciska. I tu przykręca. Tu go trzeba czymś skręcić. Muszę znaleźć jakąś małą śrubkę. Bo nie mam tutaj nawet nitownicy. Znajdę jakąś śrubkę, skręcę to i biorę się dalej za robotę. Myślałem, że się nie pobrudzę przy tej robocie, a jednak, kurde, niby wyciągnięcie zamka, a łapy już brudne. Czego byś człowiek nie robił przy samochodzie, to zawsze się pobrudzi. Bym zapomniał, jeszcze trzeba odczepić tą linkę, ona tutaj wychodzi w dół. To znaczy, powinna wyjść. O, normalnie wyszła. Bez jakiegoś dużego oporu. Od razu to sobie przełożę do nowego zamka. O, no i jest lineczka, ona. To jest ta linka do otwierania drzwi. Znalazłem taką śrubkę malutką. Wkręcę ją.
Nie muszę jej tutaj nawet ucinać, bo ona tutaj nie będzie przeszkadzała. Od razu zakładam linkę. Linkę się wkłada tak, tak. I to się tutaj wciska. O, no i siedzi. Działa. Działa. Montujemy zamek w odwrotnej kolejności. Najpierw sobie wkładam tą linkę tam na zewnątrz i z tamtej strony sobie ją wciskam w uchwyt otwierania drzwi. Teraz ustawiamy zamek i przykręcamy go na te dwie śrubki. Jedna. I druga. Wkładamy wkładkę zamka. I przykręcamy torksem 20. Sprawdzamy sobie od razu, czy linka działa. Zobaczymy. Działa. Tutaj. Działa. Jeszcze zobaczę tylko, czy działa wkładka. Żeby mi się później nie okazało, że coś nie działa. Działa. Można to sprawdzić także. To zrobimy sobie tutaj to. Zamkniemy. Nie, dobra, otworzyłem. Możemy sobie to tak sprawdzić, że wciśniemy to. Zamkniemy. I próbujemy teraz otworzyć. Nic się nie dzieje. Otwieramy. Drzwi się otworzyły. Pięknie. Co do zamka, to by było na tyle. Trzeba usunąć resztki tej starej uszczelki. Ona jest taka strasznie, o, klejąca. Trzeba to usunąć, bo na tej nowej blaszce jest nowa uszczelka. Teraz ze starej blachy trzeba odkręcić silniczek. Tutaj są trzy śruby na Torx 20. Tutaj głośnik jest przynitowany. Muszę rozwiercić te nity i wydostać stąd głośnik. I wyciągamy głośnik. Tu mam nowy mechanizm szyby. Za chwilę Wam go pokażę. O, tak wygląda nowy mechanizm. Tutaj są lineczki. Trzeba przełożyć silnik i przykręcić głośnik. To sobie obracamy tak. Silniczek musimy wsadzić od spodu i przykręcić w te trzy otwory. Na razie tego nie odpinam, bo podejrzewam, że jak ja to odepnę, to mi to wystrzeli, tak jak w tamtym silniczku. Tego lepiej niech jest to na razie spięte. Dokręcam to lekko. I teraz usuwam tą opaskę zaciskową. Bo bałem się, że jak to szybciej zrobię, to że mi się to wszystko rozsypie. Ale teraz nie wiem, czy to wyjmę. Dobra, jednak trzeba to trochę popuścić.
i wyciągamy. Teraz można to całkiem dokręcić. Teraz zabieram się za mocowanie głośnika. Głośnik mam przykręcony. Tutaj dałem takie śruby i takie nakrętki. Tutaj, gdzie było pęknięte mocowanie, to dałem podkładki, a tu, gdzie nie, no to nie, bo po co? Tutaj akurat nakrętka, znaczy podkładka nie chciała wchodzić. Teraz przekładam sobie cały osprzęt, linka. Linki, żeby nie dawać pod tym, tylko normalnie na górze, żeby nigdzie się tam nam nie wkręciła, chociaż nie powinna, ale przykładamy sobie tą osłonę. Tutaj są takie bolce, tutaj jest jeden, tam jest drugi. Wciskamy sobie to od tego zamka, żeby nam tutaj już siedziało. Blachę mamy założoną. Wstępnie jeszcze sobie tylko tutaj przełożymy tą wtyczkę od zamka. Podepniemy ją. Tutaj ona też ma taką zapinkę. I tą gumę wciskamy. Teraz możemy trafić na te bolce. I możemy przykręcać całą blachę. Podpinamy sobie przewody. To jest przewód do sterowania szybami, a to jest przewód do oświetlenia tam na dole drzwi. To na razie to zostawiam. Teraz robimy tak. Podnosimy sobie szybę, znaczy szybę. Na razie szyby nie ma jeszcze. Podnosimy sobie cały mechanizm. Ja sobie użyłem z tamtej strony od kierowcy tego pokrętła i ustawiamy sobie tak, żeby te śruby były widoczne w tych otworach. Popuszczamy sobie tamte śruby i wkładamy od góry szybę. Wkładamy w szybę w te mocowania i z czuciem dokręcamy. Wszystko ładnie działa, tylko tą linkę jednak trzeba wsadzić tu pod prowadnicą, bo ona teraz obciera o szybę i ten mechanizm ją będzie ruszał. Myślę, że to się da jeszcze naprawić. Jednak trzeba odkręcić tą blachę trochę. Tą linkę od otwierania puszczamy pod tutaj, pod tym mechanizmem, bo jak ja puściłem go na tym mechanizmie, no to ten mechanizm haczył o to. I nie zapominamy wsadzić tego, bo później, no niby nie jest trudno to wsadzić, ale no jednak. Sprawdzamy, czy szyba działa. Elegancko.
to złapałem i wyciągnąłem, zablokowało się. Można założyć te zaślepki. Jak jesteśmy pewni, że wszystko mamy, możemy montować boczek. Spinamy najpierw wtyczki. Boczek zakładamy od góry. A, jeszcze linka. Jak mamy wszystkie wtyczki i linki podpięte, możemy wkładać boczek. Wkładamy sobie tam windel. I boczek wkładamy od góry. Poskręcane, porobione. Jak centralny nie działa z tej strony, to jest to wina zamka czy czego? Bo wcześniej raz działał, raz nie działał, a teraz w ogóle nie działa. Ale zamek ładnie działa. Delikatnie. Ale centralny nie działa. Nie wiem. Dobra, teraz zobaczymy, czy działa. Pyk, zamknięte. Tu też. Otwarte. Teraz działa. Robota zrobiona. Wszystko działa jak należy. Skończone. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Hej!